Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w naszym Minecrafcie i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali survival. Ale jak możecie zauważyć, tam na górze jest jakiś pasek, który się ładuje i na dodatek jest już w połowie. Już wam tłumaczę, o co w dzisiejszym filmie będzie chodzić. Zainstalowałem sobie modyfikację, która co jakiś czas dodaje do naszego Minecrafta jakieś różne utrudnienia, więc śmiało można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie chaotyczny i będzie naprawdę chaotyczny. Więc na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał. No ale dobra, będziemy sobie grali po prostu survival i będę starał się, słuchajcie, przetrwać. Z tego co widziałem, ta modyfikacja dodaje naprawdę porąbane rzeczy i zaraz ten pasek nam się tutaj naładuje. Więc zobaczymy pierwszą rzecz, która się pojawi. Wow, co jest? Co jest? O kurde, to nas wciąga. Widzieliście to? Właśnie o tym mówię. W dzisiejszym filmie naprawdę będzie hardkorowo. Jeżeli jeszcze łapki w górę nie zostawiliście, to przypominam o zostawieniu, bo naprawdę warto. Więc no, ja będę po prostu starał się tutaj, jakkolwiek to brzmi, przetrwać i zdobyć jakieś itemy po prostu. A w tym czasie zobaczymy, co będzie nas tutaj spotykało. Więc robimy sobie tutaj elegancki crafting table. Okej, trzeba się śpieszyć, bo zaraz się znowu tutaj naładuje nam pasek. A za każdym razem, kiedy ten pasek się naładuje, to dzieją się różne rzeczy, więc wow, wow, no co ty gadasz? Czy ja mogę to... Ja mam na maksymalnego fowa, jak możecie zauważyć, i nie mogę tego zmienić. Mamy ultra zoom. Co tutaj się dzieje? Ej, ja nic nie widzę, nie wiem jak ja mam grać. Dobra, spróbujmy wykopać sobie cobblestone. Jak na razie nie idzie nam aż tak źle, ale jest to misja, jest to dosyć duża misja. Ale dobra, ultra zoom chyba nam się zaraz skończy, z tego co widzę. Tak, skończył nam się, więc zarąbiście, dobra. Korzystając z sytuacji, że normalnie widzimy, musimy wykopać jak najwięcej właśnie kamienia, żeby zrobić sobie, słuchajcie, piecyk i żeby zrobić sobie lepsze itemy. No to jest chyba oczywiste. Wow, co jest? O nie! Ej, mam odwrócone! Ej, mam odwrócone sterowanie! Poważnie! Kręcę w górę, idzie w dół! Oj, oj, oj! Idę do przodu, idę do tyłu! Co tu się dzieje? O nie! Ej, ale to jest dziwne! Czekajcie, muszę się przyzwyczaić. Oj, 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 ty! Jakie to... O nie! Ej, bo ja idę do przodu teraz! Serio! Ja staram się iść do przodu! Czekajcie, musimy iść do tyłu. A nie, teraz... Okej, dobra, już to się, słuchajcie, skończyło. Ej, ale to było naprawdę mocne. Powaga, dobra. Wow, wow, dostaliśmy żelazne itemy. Co jest? Dostałem żelazne itemy. Jak zarąbiście, give starter pack. O kurde, dobra. No i to mi się podoba. Takie prezenty to ja mogę dostawać. No, piękna sprawa. Teraz by się przydało skupić trochę na jedzeniu, skoro mamy żelazne rzeczy, więc wypadałoby tutaj trochę pozabijać świneczek, żeby mieć tutaj jedzonko, bo coś mi się wydaje, że tutaj to jest dopiero początek. Tu mogą być hardkorowe rzeczy, tylko czekajcie, pierw to ja sobie zmienię kontrolsy z autojumpem, bo to mnie strasznie irytuje. No i dobra, idziemy sobie dalej w głąb tego biomu i uwaga, co się teraz wydarzy? Timelapse, ej, co to z... O kurde, ty, patrzcie, teraz się będzie szybko zmieniać dzień. Dzień i noc będzie się mega szybko zmieniać. O nie, najgorzej. O, mamy tutaj pieski, szkoda, że kości nie mamy, bo wtedy byśmy mogli sobie je, słuchajcie, tutaj zaadoptować, że tak powiem. O nie, mam nadzieję, że na nocy, słuchajcie, nie zostanie. O, i zrobił się dzień, dobra. Ej, git, ale tutaj się dzieją rzeczy jakieś masakryczne. Powaga, nie? Dobra, w takim razie mamy tutaj owcę, więc sobie ją zabijmy, żebyśmy mieli wełnę, okej. Przydałaby się jeszcze jedna. Ej, co jest? Sleeper block, co to znaczy? Ej, bo ja jakoś, postać sama idzie jakby. Ej, o co tu chodzi? Czy ja mam jakiś efekt? Nie. Każdy blok jakby był śliski, jakby był lodem. Patrzcie, rzeczywiście, rzeczywiście to tak wygląda nawet. W sensie, takie jest uczucie, jak się gra, więc no, to by się zgadzało. Mamy już rzeczy na łóżko, więc to jest naprawdę spoko. I co się teraz wydarzyło? Ej, znowu dostaliśmy, słuchajcie, itemy. Co jest? Skoro mamy żelazne itemy, to wypadałoby teraz wykopać żelazo, żeby zrobić sobie armor. I ja myślę... O nie! Naprawdę? Naprawdę? To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Byliśmy koło tych piesków, tylko pytanie teraz, co się
się wydarzy, bo wiecie tutaj... Wow, no dobra, to ja nie wiem, czy ja znajdę moje itemy. Co tutaj się dzieje, ty? Czekajcie, bo dobry jest nawet widok. W sensie, no dobra, nie jest w ogóle dobry widok, ale coś można rozpoznać tutaj, tyle że ja totalnie nie widzę, gdzie ja jestem. O nie, co jest? Co tu się za grube rzeczy dzieją? Okej, dobra, ej, my tutaj byliśmy chyba. Z tego, co pamiętam, byliśmy koło tego biomu. Tak, chyba go znalazłem, chyba to jest tutaj, tak mi się wydaje. Tak, to jest tu... Wow, co jest? Ty, patrzcie, rozwalam itemy pod sobą, w sensie bloki. Ej, zarąbiście, akurat w tym momencie mi się to przyda, bo sobie elegancko zejdziemy właśnie po nasze itemy, tylko mam nadzieję, że uda mi się je zebrać. Dobra, szybko zbieraj. Nie. Szybko trzeba je zebrać. I ja myślę, że damy sobie tutaj teraz, oświetlimy sobie tutaj to miejsce. Na razie sobie tu zostaniemy, bo ile mam żelaza? 16. Więc to jest idealna ilość. Ała, kurde, nie mogę tutaj... O, to jest idealna ilość, żeby zrobić piecyk teraz i słuchajcie, przepalić sobie to żelazo. Więc robimy sobie tutaj tak, robimy sobie tutaj tak. O, proszę bardzo. I co? Co jest? Ej, pierwszy raz widzę coś takiego. Patrzcie, mamy efekt, jakbyśmy grali na telefonie, w sensie wiecie, taki poziomy. Ej, jaka ta modyfikacja jest mocna w ogóle, to ja nie mam pytań. Wow, nie spodziewałem się takich rzeczy. Dobra, zjedzmy sobie chleb i tak czekamy, aż przetopi nam się żelazo. Ale mocne, ty, to jest chyba najmocniejsza modyfikacja, w jaką grałem w Minecraft. Poważnie, nie? Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego, bo wydaje mi się, że to może być dobry content, zostawcie łapkę w górę. Jak będzie tutaj ponad 2000 łapek w górę, możemy się umówić, że nagram to z pewnym youtuberem, którego możecie znać. Oho, dostaliśmy blindness, dobra, to niezbyt dobrze. Jak na razie nie było takich mega hardkorowych rzeczy, znaczy, no dobra, były hardkorowe rzeczy, ale nie aż tak, żebyśmy, słuchajcie, od razu zginęli czy coś. To jest w sumie ciekawe. O nie, mamy tu creepera, co ty tu, gościu? O! Kurde, co tu? A, bo tu jest noc, czekajcie, czy... O nie, mamy levitation! O nie, to jest jakiś żart, dobra. Szybko na jakieś drzewo. Ile mamy? 6 sekund, o nie, dobra, to nad wodą. O, i dostaliśmy challenge, jakbyśmy byli w endzie. Dobra, spadamy, pyk, do wody. Ja pierdziele, co tutaj się dzieje, widzowie, jakie to jest szalone. O, dobra, tutaj mamy wodę, łóżko. O, proszę bardzo. I zaraz pójdziemy spać, tylko teraz będzie kolejny efekt, więc poczekajmy po prostu na niego. Hyper slow, okej, dobra, więc akurat pójdziemy sobie spać, żeby zrobić dzień i żeby było bezpiecznie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Okej, dobra, ale nadal mamy mega slow-mo. Okej, dobra, ale możemy sobie zrobić teraz zarąbiste tutaj spodnie. O, proszę bardzo, i w sumie nic więcej nie zrobimy. A z tym slow-mo, o nie, te slow-mo jest na tak długo. Czy to jest jakiś żart? Ultra zoom znowu? Co jest? Ja tego... A, dobra, widzę. Myślałem, że już nie będę widział nic. Wow! No co ty se jaja robisz chyba? Ty se jaja robisz? No nie, moje itemy. Nie mów, że żelazo mi wybuchło. Całe żelazo, które nazbierałem, mi wybuchło, widzowie. Ja pierdziele, ej, no nie. Okej, uwaga. Timer speed 2, co to znaczy? Że słońce idzie szybciej, czy co? Wow, co tu się dzieje? Ty, co jest? Czemu teraz się pojawiły jakieś palące się zwierzęta się pojawiły, ty? O kurde, low render distance nam się włączył. Ja pierdziele, ej, nie spodziewałem się, że ten odcinek będzie tak mocny, poważnie, nie? Mega dużo rzeczy tu się jakichś porąbanych dzieje, ale dobra, mamy tutaj, słuchajcie, chickena, więc zarąbiście. Ojej, o nie, czemu ty się topiłeś? O co chodzi? Dobra, więc tutaj sobie tę krówkę też zabijmy. Idźmy po prostu dalej, ale patrzcie, co jest dziwne, bo... A, ja mam tu w ogóle mało FPS-ów. Jak sobie dam więcej, to mogę to oszukać. O, ale ostatnio jakaś rzecz była, co fowa. Fowa na przykład nie mogłem oszukać, więc to też inna bania trochę, nie? O, mamy kozę. Siema, koza. Witam cię bardzo serdecznie. Elo. Ej, co się pojawiło? Znowu timer speed 2. Co to znaczy? A, timer speed 2. Kumam. To się, słuchajcie, szybciej teraz zapierdziela. Rzeczywiście. Ej, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi w ogóle. Masakra. Dobra, zobaczmy, co tutaj się wydarzy teraz. Oby nic złego. Co jest? Ty, tekstury mi zniknęły. Aha, coś takiego. Czyli generują się, słuchajcie, tylko niektóre. Patrzcie, jak to jest pobagowane w ogóle, ty. Co tu się dzieje? Ej, ja nigdy czegoś takiego w Minecrafcie nie widziałem. Ja totalnie nic nie widzę. O nie. A nie. Do góry, gościu. Nie dość, że nic nie widzę, to jeszcze woda nas zabija. Ja pierdzielę. Wow, co jest? Przeteleportowało nas. No nie!
nie! Przeteleportowało nas, słuchajcie, na górę i straciłem wszystkie itemy, straciłem, a ja nie mam pojęcia w ogóle, gdzie ja byłem. No nie, to jest jakiś żart, ja pierdzielę. Wow, co jest? Jakbym był, słuchajcie, na jakiejś halucynacji, patrzcie to, co tu się dzieje. Ty, wow, o nie, ej, jesteśmy na fazie w Minecraft, widzowie. Dobra, czekajcie, bo tutaj musimy znaleźć itemy, ej, ale ten efekt w ogóle nam nie pomaga. O, pomógł, dobra, znaleźliśmy, przez to, że te itemy na kolorowo się, słuchajcie, tutaj błyszczały, znaleźliśmy je, ale fart. Co jest? Ty, wszystkie moby tutaj się palą, ej, możemy to wykorzystać, je pozabijać, bo, o, w sumie same się zabiły, ale weźmy sobie mięsko, bo one jest teraz upieczone zarąbiście, wiecie, o co chodzi? Low gravity, ej, patrzcie to, patrzcie, jaki efekt dostaliśmy teraz, nie ma grawitacji takiej, możemy sobie, słuchajcie, teraz tak, wiecie, wolniutko spadać, więc możemy sobie teraz na przykład spaść z wysokości, o, i jesteśmy jakbyśmy latali w ogóle, ej, mocno, to jest mega fajne, to mi się podoba, ej, patrzcie, myszka driftuje, ej, co jest? Ej, ale rzeczywiście, jak próbuję w prawo, to ona sama, pato, ona sama, no ja nie wiem jak wam to wytłumaczyć, naprawdę, ale widzicie, że te ruchy są jakieś takie nienaturalne, bo ona cały czas teraz skręca w lewo, ej, co tu się dzieje? Przez to się iść nie da nawet. O nie, czekajcie, dobra, co jest? O nie, no nie, 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 spadniemy na to, o nie. Nie dość, że nie mogę teraz... Ja pierdzielę. Dobra, dokopujemy się do bedrocka, widzowie. No nie pozostało nam nic innego, nie? Bo, no nie. My nie mamy nawet, słuchajcie, bloków, żeby się wykopać do góry, czajcie. Mamy przewalone. Na jakim jesteśmy wysokości? 38, to nie jest tak źle. O, ale mogę normalnie ten, iść. Patrzcie, a nie, to też rozwala. Mówiłem o tym, o nie, patrzcie, jaki efekt nam się włączył. Nie dość, że jest noc, to jeszcze mamy coś takiego. Ty, a co się stanie, jak pójdziemy spać? Aha, ten efekt dalej będzie. Ale teraz będziemy mieć chociaż dzień, jak zaśniemy. O, dobra, ty. Ej, ten efekt już mieliśmy, ale patrzcie, jak zarąbiście woda wygląda. Baby Blades? Ej, co to znaczy? Aha, wszystkie moby się teraz kręcą? O nie, ała, ała. Ej, o co chodzi? Czy teraz wszystkie moby się po prostu kręcą wokół siebie? Czekajcie, bo wszystkie, słuchajcie, zwierzęta i moby się teraz kręcą wokół własnej osi. Co jest? Ej, to jest też mocny efekt. Gdzie ja jestem w ogóle? To jest dobre pytanie. Ale w sumie jestem ciekawy, bo jak na razie były efekty, które nas zabiły chyba 2 albo 3 razy. Jestem ciekawy, czy coś jeszcze może być grubszego. Zatopiony statek znalazłem. Wiecie, co to oznacza? Trzeba się tam, słuchajcie, przejść i zobaczyć, jakie będą tam skarby, żeby zobaczyć, co w nim ciekawego znajdziemy. Tylko czekajcie, pierw naładujmy sobie tutaj tlen. A nie, mamy spowolniony timer. To w sumie in plus dla nas, bo teraz mamy więcej czasu, jakby, żeby... O kurde, jak tu jest ciemno. Ojojo, ja tu nic nie widzę. Totalnie nic nie widzę. Czekajcie, ja sobie włączę może... O, właśnie. Teraz to coś możemy porozmawiać, ale tak czy siak nie jest tu zbyt dobrze z widocznością. Ale mamy skrzynię. I mamy mapę. Mamy drugą mapę. I mamy papier. Paper. Zarąbiście, dobra. Czekajcie, bo ty... Wow, myślałem, że się zaraz utopię. Naprawdę, nie? Ej, jaka skrzynka. Patrzcie, ile mamy żarcia w ogóle tutaj. Wow, jedno TNT. Trzeba spadać na górę, żeby naładować sobie, słuchajcie, znowu tlen. Wydaje mi się, że będzie jeszcze trzecia skrzynka, więc zejdźmy sobie po nią. Tylko gdzie ona może być? Ona będzie tu na... Wow! Ja pierdzielę, ty! Ej, jaki fart, że byliśmy w wodzie na tą eksplozję, nie? Serio, bo to by nas zabiło, na bank by nas zabiło. Wow, pato! O chłopie, dobra, trzeba szybko do góry, do góry, do góry, bo zaraz giniemy, zaraz giniemy. O, dobra, ty! Patrzcie, ile mamy zarąbistych itemów. Ej, ale tak naprawdę mamy dużo zarąbistych itemów. I patrzcie, ten wybuch zabił ryby, które tutaj były. Ja pierdzielę. Wow, nie, nie, nie. Naprawdę? Dziura do bedrocka? Dziura do bedrocka? Co to miało być w ogóle? Co to było? Nie, ja w to, widzowie, więcej nie gram. Powaga, nie? Rzeczy, które się dzieją, słuchajcie, na tej modyfikacji są za grube. Ale jeżeli dobijecie pod tym materiałem 3000 łapek w górę, to możemy się umówić, że taki odcinek na przykład nagram z Enzym. Myślę, że motywację macie naprawdę dużą, więc strzelajcie łapy w górę, jeżeli chcielibyście drugi odcinek właśnie z tej modyfikacji, bo ona jest dosyć spoko. Więc ja byłem MWK, to był kolejny odcinek. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj ten kanał, bo dobijamy 800 tysięcy subów i byłoby naprawdę spoko, jakbyś zostawił suba. Łapkę w górę, wiadomo. Trzymajcie się, elo!